chłopaki. Parę dni temu dostałem elektroniczny załad sterowania do turbiny. Tak to wygląda, Go Fast Beast. Dzisiaj takie małe rozpakowanie, nie miałem czasu, więc wygląda pudełko. Opis tego, to wygląda, gdzie wbi. O, spadło. Na polu to robię, żeby była lepsza widoczność. Kontakt do firmy w Australii. Opakowanie. No i teraz opakowanie. Co jest w opakowaniu? To może poszło coś na bok, żeby nie spadało. Otwieramy. Performance. Zestaw najwyższej półki. Sterownik do turbiny. Sterownik odkładamy na bok. Za chwilę będzie instalacja. Co się znajduje w opakowaniu? No więc tak. Tu są przewody. Przewody, zawór sterujący, przewód do turbiny. Tutaj jest kolejny zestaw, śrubki i tak dalej. Jak go otworzę, to pokażę, ale w sumie nawet mogę teraz. Więc tak na szybko. Przepraszam, ale nie mam kogo, kto by mi to trzymał, więc tak, drugi przewód, złączki, szybko złączki, zaworki, turniki, wiązka instalacyjna, instrukcja instalacji, czyli jest lepsze od zwykłego, ponieważ on robi próbki do ładowania, jest 100-200 próbek na minutę, czy jakoś tak, przez 100 razy, jeszcze nie czytałem dokładnie, a z tego co wiem, to właśnie coś koło 100 razy na minutę testuje do ładowania, żeby usprawnić moc go poustawiać w sposób instalacji. Cały, jak to wygląda. Co jeszcze? Sposób podłączenia turbiny na zawór elektryczny, na zewnętrzny wastegate. Tak samo opcja jest na wewnętrzny wastegate. Całe ustawienia, więc na razie będę podłączał tą metodę, bo taką mam turbinę. A co dalej, to się okaże. I samo urządzonko, które steruje menu, skrable, ustawianie boosta i cała reszta. Jak będę założył już, to pokażę wam dalej info. Taki zestaw kosztuje $320 za GFP, czyli to jest przeliczenie na funty brytyjskie około 230 funtów. Średnio tak reasumując, mnie to wykosztowało 210 z przesyłką i zapłaceniem VAT-u, byłoby taniej, ale facet zdeklarował wartość urządzenia, więc musiałem zapłacić podatek. Inaczej kosztowało mi to niecałe tego 160 funtów, czyli w przeliczeniu około 800 zł. No niestety nie udało się, więc przechyliłem się, ale jestem bardzo zadowolony, ponieważ paczka została wysłana z Australii, z Sydney. W ciągu 3 dni była do mnie, już pod domem, w sumie 2, bo miała być w piątek, ja zakupiłem we wtorek, a była już w czwartek, więc jak będzie to 2,5 dnia szła DHL Express, więc jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy. Przejdziemy potem do punktu instalacji i ustawień, żeby pokazać wam, jak to działa. To tyle na razie, trzymajcie się, hej.